Cześć kochani, witam Was serdecznie, Auryczny Tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa, tudzież horoskop auryczny, jak kto woli. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że dajecie radę z tymi upałami. A w tle, słuchajcie, będzie słychać niestety ten nieszczęsny wiatrak, ale to dlatego, że się nie da żyć. Jest bardzo gorąco, ale lepiej gorąco niż zimno. Zawsze to jest ta energia dodatnia, taka, która ładuje, która daje nam coś więcej, takie, słuchajcie, endorfiny, poczucie, że się chce, chociaż czasami nie mamy siły. Ale jednak przyznacie, że lato jest magiczne. Są pewnie wśród Was osoby, które wolą zimę i co jest bardzo zrozumiałe, bo ona też ma swoje uroki. Szkoda, że jest jej tak mało, szkoda, że już mamy taki klimat, który nie pozwala cieszyć się tymi czterema porami roku. A propos zmian, słuchajcie, szykuje się wrzesień, zbliżamy się do tego momentu, w którym bardziej zaczynamy się sprężać, pewne rzeczy zaczynamy, inne kończymy. To taki, słuchajcie, czas nastaje. Trochę pośpiechu, trochę reorganizacji mam wrażenie. I tak myślę, że i Was będzie ten czas w tę stronę agitował, że też pewne rzeczy może będą nabierały pewnego większego niż dotąd rozmachu. Życzę Wam tego z całego serca, aby to wszystko, co się rozwija dla Was, szło tylko i wyłącznie w tę pozytywną dla Was stronę. Tak tylko szybciutko, informacyjnie. Wszystkim bardzo pięknie dziękuję. Tym, którzy się udzielają, tym, którzy wspierają i łapkują. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie przestawajcie, nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Jesteście wtedy na bieżąco nie tylko z treściami, które się tutaj publikują, ale także z tym, co się dzieje w informacjach tych takich korespondencyjnych, pisemnych, bo tylko auryczni widzą to, co jest nowością, tylko auryczni widzą to, co się dzieje bezpośrednio, na bieżąco. A więc nie krygujcie się, tylko bądźcie chętni do tego, żeby się przyłączyć. Jeżeli jesteście na bieżąco z tym, co jest publikowane, to widzieliście zapewne ankietę, którą stworzyłam. A tym z Was, którzy już w niej wzięli udział, bardzo dziękuję. A ci, którzy nie zdążyli, ale mają ochotę lub chcecie dać znać, jak to w Waszym przypadku wygląda, zerknijcie sobie w maila, zobaczcie, co tam się kryje. Z góry pięknie dziękuję, wszystkich Was mocno ściskam, przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury, aby Was wspierała, abyście czuli obecność tych pozytywnych wibracji. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, wszystkie czytania, nie są to czytania indywidualne, więc one mogą, nie muszą korespondować z każdym i nie w każdym aspekcie. Pamiętajcie, że horoskop jest auryczny, a więc jest to ogólna aura tendencji, energetyki. Ona powinna być przez Was bardziej dostosowana do Waszych indywidualnych sytuacji, ponieważ pamiętajcie, że tutaj ta energia się kumuluje, zbiera. Ja też nie wszystkie scenariusze jestem w stanie opracować w tak krótkim czasie dla wszystkich. Natomiast patrzcie szerzej. Czytajcie między wierszami, wsłuchujcie się w to, co jest hasłem, natomiast postarajcie się odnieść to bezpośrednio do siebie w taki bardziej elastyczny sposób. Nie zawsze mówiąc o relacjach związkowych, partnerskich, będzie to z każdym rezonowało, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt. Może to dotyczyć na przykład jakiegoś wariantu, fragmentu Waszego życia, czy właśnie konkretnej sytuacji, która akurat wokół Was się dzieje. Miejcie na to baczenie, starajcie się być wyczuleni na tego typu sprawy. Raczej patrzcie szeroko, energetycznie, wielowymiarowo przede wszystkim, bo taka właśnie jest aura. W przyszłości, mam nadzieję, będzie trochę więcej spraw energetycznych, takich związanych również z Waszą aurą, z Waszymi czakrami. Będę chciała w tym kierunku zmierzać, a więc bądźcie cierpliwi, a mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na te aspekty. A więc nie zwlekając, zaczynamy. Przechodzimy do czytań. Zobaczmy, drogie skorpiony, co dla Was na czas od 24 sierpnia do 6 września. Jaka aura będzie Wam sprzyjać? Najpierw, słuchajcie, zobaczymy, co aniołowie będą chcieli wskazać, jeżeli chodzi o akcent, być może kluczowy, może pojawiający się gdzieś na przestrzeni tego czasu dla Was, a więc dla skorpionów. Na co powinnyście, drogie skorpiony, zwrócić uwagę w tym czasie?
co może mieć znaczenie. A więc od 24 sierpnia do 6 września. A więc, drogie skorpiony, Archanioł Michał Wam się pokazał, co może oznaczać, że będziecie w tym czasie rozwiązywać jakieś problemy lub też będziecie po prostu się od czegoś odcinać albo widzieć coś w świetle prawdy. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś się zwrócić do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda Ci sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące Cię z innymi ludźmi, nierozwiązalnymi sytuacjami lub też wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnił Cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłoni Cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go więc o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemno-niebieski, szczelnie otulający Cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł Michał weźmie Cię w obronę. Archanioł Michał jest Panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony Jego blaskiem będziesz się czuć pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Afirmacja dla Was: jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał. A więc być może ten czas będzie tego wymagał, abyście się do Archanioła Michała zwróciły, drogie skorpiony, o pomoc w rozwiązaniu tego, co być może nierozwiązywalne, nierozstrzygnione, trudne, niekiedy konkurencyjne lub budujące jakieś takie właśnie emocje niepożądane. A co powiedzą karty Tarota na czas od 24 sierpnia do 6 września? Co dla Was? Jeżeli są wśród Was osoby, które chcą się już usamodzielnić, coś zrobić szybciej, potrzeba czasu. Nie przyspieszycie jeszcze tak bardzo tego, co ma Wam może przynieść i stabilizację, ale dla niektórych pokazała się informacja, że to jeszcze nie ten czas. Skorpiony. Jaka energia dla skorpionów na czas od 24 sierpnia do 6 września? Skorpiony. Jaka aura dla Was na ten czas? Skorpiony. 24 sierpnia, 6 września. Oj, jak ładnie, słuchajcie. I co jest, słuchajcie, wyzwaniem dla Was, drogie skorpiony? Co jest wyzwaniem dla skorpionów od 24 sierpnia do 6 września? Co stanowić będzie wyzwanie? Co stanowić będzie wyzwanie? Co stanowić może trudność? Co może stanowić trudność? I co stanowi radę dla Was, drogie skorpiony? I pod spodem czwórka mieczy. A czwórka mieczy, słuchajcie, gdzie ktoś z Was, a być może w jakichś zawieszonych relacjach, które niezbyt sprzyjały temu, żeby czuć się sprawiedliwie traktowanym lub sprawiedliwie ocenianym, a względem Waszych czynów, czy też tego, czego bronicie. Są wśród Was osoby, które bronią domowego ogniska. Domowego ogniska i możecie nie być za bardzo zrozumiani, jeżeli chodzi o Wasze intencje. Energia sprawiedliwości pokazuje się jako energia wymagająca być może udowodnienia tej sprawiedliwości przez niektórych z Was, a więc może niektórzy muszą trochę więcej wykazać aktywności, może poświęcić więcej uwagi temu, co w Waszym wyobrażeniu powinno samo być przez się dobrze rozumiane, ale to się samo nie stanie. Tu potrzeba czyjejś aktywności, tu potrzeba Waszej inicjatywy, pewności siebie również dla niektórych, taka uwaga. Ogólnie, słuchajcie, czwórka mieczy się pokazała w tle, a więc czas rekonwalescencji, czas leczenia, czas zaleczania, czy też odpoczynku od jakichś może trudów, od czegoś, co gdzieś może nie działa na Waszą korzyść. Stąd może ten Archanioł Michał się pokazał jako odcinanie tego, co należy odciąć.
z czym nie należy już się w żaden sposób szarpać lub ciągnąć to za sobą w nieskończoność. To słuchajcie, czas dla Was być może poświęcania się temu, co stanowi jakąś próbę odskoczni od tego, co codzienne, od tego, co mozolne. Być może niektórzy z Was będą przez te dwa tygodnie relaksować się lub oddawać chwili pewnej pauzy, tak psychicznej, jak i fizycznej. To dla niektórych może być oznaka sytuacji związanej z Waszym stanem zdrowia, więc może niektórzy podreperowują właśnie w tym czasie to, co Waszym zdaniem wymaga akurat uwagi. Być może są wśród Was osoby, które odpoczywają gdzieś na łonie natury, może są osoby, które w tym momencie, na przykład są gdzieś w sanatorium również, bo to też jest taka energia odpoczynku, dystansu, relaksacji, medytacji także i zastanowienia się nad sobą. A więc dla tych, którzy nigdzie nie wyjechali, dla tych, którzy nadal są w rytmie codzienności, ten sygnał oznacza ponowną ocenę sytuacji, a więc może się tutaj nad czymś będziecie bardziej zastanawiać, może faktycznie z czymś będziecie robić większy porządek. Same dwa tygodnie pokazują się jako potencjały fajnych możliwości przed Wami. Dlaczego fajnych i dlaczego potencjały? Energia młoda, energia świeża, energia początków, energia tego, co jest wskrzeszone, co jest dostrzeżone, gdzieś zainicjowane, ale właśnie, czy dla niektórych to nie jest tylko faza marzeń. Tutaj może się to ocierać o to, że będziecie pewnym rzeczom poświęcać się tylko i wyłącznie gdzieś w wyobraźni lub w Waszym wyobrażeniu kreowania tego, co miałoby się pokazać na horyzoncie. Dla innych faktycznie pokazują się, słuchajcie, jakieś oczekiwania, które być może będą spełnione na podstawie, czy też bazujące tylko i wyłącznie w świetle prawdy. A więc to, co faktycznie prawdziwe, autentyczne, takie niezmanipulowane, może się okazać jako potencjalnie fajne do tego, żeby to rozwijać dalej, żeby w to się zagłębiać, żeby w tym nawet i utonąć, jeżeli chodzi o zachwyt, o to, co jest, co może budować Was również chęć podążania za tym lub za kimś, bo to także są, słuchajcie, nowe związki. Dla niektórych nowe umowy, może jakaś, słuchajcie, gwiazdka z nieba w postaci okazji, która gdzieś tutaj się pokaże, będzie chciała Was pobudzić, będzie chciała Was porwać do bardziej może ambitnych niż do tej pory zadań, czy też bardziej ambitnego nastawienia, abyście się w to faktycznie wgryźli, abyście poczuli ten zew natury. Zwłaszcza, że logicznie i emocjonalnie wszystko pokazuje się dosyć stabilnie, a więc mam wrażenie, że coś może niektórych w tych dwóch tygodniach uspokoić. Być może, słuchajcie, także przyjaźnie niektóre będą wchodziły na inny zupełnie poziom. Nie będę mówić, czy będą się kończyć, czy będą się zaczynać, czy będą gdzieś pogłębione. One dla każdego będą miały zupełnie inny wydźwięk, natomiast daje znać, że taka informacja platonicznych miłości lub też Waszych przyjaźni może tutaj odgrywać znaczącą rolę akurat w tych dwóch tygodniach. Pamiętajcie, że ta przyjaźń to także Wy, a więc Wasza dusza, to na ile jesteście pogodzeni z pewnymi sprawami, na ile wchodzicie głęboko w stany emocjonalne, które Wam towarzyszą, aby no właśnie ukierunkowywać je w tę właściwą stronę, które tę stronę wyciszenia, takiego fajnego, słuchajcie, fajnej równowagi. Dla niektórych te dwa tygodnie to aspekt miłości, małżeństwa, pewnej, słuchajcie, także przestrzeni, tak psychicznej, jak i fizycznej dla Was. A więc ta taka intymność, to co jest gdzieś w jakiś sposób związane z pójściem o level wyżej lub daniu sobie pewnych możliwości, otworzeniu przed sobą nowych drzwi, nowych szans. To są, słuchajcie, także kwestie macierzyństwa dla niektórych, a więc tutaj światło prawdy, światło możliwości, tego, co faktycznie chętne do tego, żeby się spełniać, będzie w tych dwóch tygodniach odgrywało kluczową dla niektórych rolę. A więc tu ważne, abyście patrzyły, drogie skorpiony, w sposób spokojny na pewne sytuacje, byście nie pozwalały sobie na zbyt wygórowane emocje lub zbyt chwiejne, jakieś takie, wiecie, przechyły, które donikąd nie prowadzą, mogą tylko i wyłącznie wprowadzać chaos. Wtedy pamiętajcie, że gwiazda szczęśliwa nad Wami czuwa, bo ten czas również się pokazuje jako właśnie taki, mam wrażenie, dosyć opiekuńczy, ale jednak, słuchajcie, inicjujący w Was
gotowość do tego, żeby coś z jakimś fantem lub też założeniem, zamierzeniem, relacją, intencją poczynić. Czy się odważycie, czy wdrożycie to w życie, to już zależy od Was. Potencjały ku temu są. Są pewne możliwości, a cała reszta jakby zależy od Was. Czy sięgniecie po to, co przynosi los, czy sięgniecie po to, co może niekiedy być trochę bardziej odważne, ryzykowne, innowacyjne, głębsze, takie bardziej może wartościowe. Możecie się spotkać w tych dwóch tygodniach także z jakimś na przykład aspektem ścierania się dwóch chociażby lub więcej żywiołów, więc może są wśród Was osoby, które są akurat połączeniem wody z powietrzem, więc tutaj możecie mieć podobne nastawienie, podobną energię do tego, żeby pewne rzeczy wyjaśniać, żeby pewne rzeczy może, żeby pewnym rzeczom się przyglądać z bliska. Dlatego stwórzcie sobie też pewien azyl, taki wentyl bezpieczeństwa, żeby nie wszystko, że tak powiem, robić na łapu-capu, żeby też w jakiś sposób nie zamykać sobie jeszcze może nawet nieotwartych drzwi. Dlatego tu, Skorpiony, zauważcie, co jest na Waszej drodze, co jest może drogą do realizacji Waszych marzeń, co daje Wam przede wszystkim jasne perspektywy, a także inspiracje do tego, żeby coś rozpoczynać, żeby jakieś sprawy, słuchajcie, uzdrawiać, wprowadzać na zupełnie inny poziom. Bo takie te dwa tygodnie będą dla Was, będą Wam sprzyjały. Może będziecie faktycznie zacieśniać jakieś relacje, jakimś relacjom może będziecie się bliżej przyglądać i to będzie dla Was tutaj mocno kluczowe. Dla niektórych informacja odnośnie wodnika, który może się chcieć pojawić na Waszej drodze, może chcieć coś wyjaśniać, może chcieć również coś deklarować, co powinno być dla Was całkiem interesujące. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o Wasze wyzwanie na ten czas, to Waszym wyzwaniem jest przede wszystkim odwaga, przebojowość, umiejętność bycia liderem. A więc czy potraficie, drogie Skorpiony, odnaleźć się w tej roli? Czy umiecie spojrzeć na siebie w świetle prawdy, w świetle swoich potencjałów, tych możliwości, które w Was drzemią? Bo to jest, słuchajcie, taki czas, że będzie chciał Was kosmos może agitować lub będzie Wam podrzucał pomysły, informacje do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby chcieć czemuś poświęcić swoją uwagę, a nawet uczyć się czegoś nowego. Dlatego te dwa tygodnie, słuchajcie, to nauka. To nauka, umiejętność bycia przebojowym, chęć bycia zauważonym także. A więc tutaj wyzwaniem dla Was będzie to, żeby błyszczeć, dzwonić i pokazywać się być może światu lub oddziaływać na niego właśnie w taki sposób mocno komunikatywny. Więc tutaj dosyć duża rola Wasza w tych dwóch tygodniach, aby gdzieś pewne rzeczy może zdemaskować, pewnym rzeczom położyć kres, na pewne rzeczy się bardziej otworzyć, ale przede wszystkim, słuchajcie, żeby patrzeć prawdziwie, żeby nie oszukiwać swoich emocji, nie oszukiwać swoich pragnień, nadziei także. A więc działanie, przebojowość, siła, znalezienie także w sobie tego potencjału, tego początku, aby się chciało, aby się mogło, aby się stało. Dla niektórych Skorpionów to czas łapania tego, co jest prawdą. Dla niektórych Skorpionów to czas łapania takiej twórczej energii, bycia na fali, chęci wejścia w coś, co jest może nawet dzisiaj, z Waszej perspektywy, ponad Wasze siły. Ale mimo wszystko tutaj się pokazują te opcje, pokazują się te możliwości. Ktoś może do Was wyciągnąć pomocną dłoń, ktoś może chcieć Was w jakiś sposób oczarować także sobą. Na te oczarowania, na te może niezbyt prawdziwe intencje uważajcie, bo jest to wyzwaniem, aby umieć to zauważyć, aby zejść trochę na ziemię i spojrzeć na coś bardziej przyziemnie, bardziej realnie. To również wyzwanie dla niektórych, aby się z kimś porozumieć, aby z kimś złapać flow, aby skomunikować, przedyskutować także pewne kwestie. Co w konsekwencji, słuchajcie, mówi o tym, abyście ćwiczyli swoje samoopanowanie w różnych sytuacjach. Przede wszystkim dbałość o emocje, dbałość o moce, tak fizyczne, jak i umysłowe, duchowe. Wszystkie te, które pozwalają Wam
zamanifestować to w tym świecie realnym. A więc tu potencjał możliwości, chęci chciałyby się równać ambicjom i ich spełnianiu. Te dwa tygodnie może będą Was właśnie w taką stronę kierować, abyście skupiły uwagę na sobie, skupiły uwagę na swoich potencjałach, aspiracjach i ludziach, którzy są warci Waszej prawdziwej emocjonalności, Waszej autentyczności. To, co jest, słuchajcie, trudnością, to prawda kreacji. Może tutaj stać się pod znakiem zapytania, czy mam na tyle w sobie siły, czy mam na tyle w sobie przekonania, nie samego siebie, ale innych do tego, co potrafię. Tutaj nie tylko kreacja taka artystyczna, ale także ta życiowa, ta, która daje Wam podstawy do tego, w czym jesteście osadzeni, co robicie, z czym wychodzicie na zewnątrz. A więc tu pewne wątpliwości takie mogą się wkradać, czy dam radę, czy umiem, czy potrafię, czy to, co robię, jest na tyle poważne, czy nie jest zbyt pochopne, czy nie jest zbyt impulsywne, czy ja nie jestem także do tego za mało przygotowany lub, co więcej, zaangażowany. Trudnością dla niektórych może być znalezienie entuzjazmu w tym wszystkim, a więc dostrzeżenia radości płynących z danej sytuacji, tych plusów, które gdzieś mogą się chcieć maskować. To, co jest trudnością dla Was przez te dwa tygodnie, to także emocjonalność chwiejna. To, słuchajcie, dla niektórych uwaga i przestroga przed ludźmi, osobami, które mogą chcieć Was po prostu oplatać sobą, czy też sprawiać, że będziecie czuli pewne zależności. To nie są takie groźne sprawy, ale jednak warte do tego, żeby rozszyfrować, kto z jaką intencją do Was zmierza. Więc tutaj oszacowanie tych wszystkich spraw prawdziwych, nieprawdziwych, zbyt emocjonalnych, wyważenie tego wszystkiego będzie w tych dwóch tygodniach gdzieś tutaj się pokazywać dla Was jako testujące Was, jako gdzieś szlifujące Wasze charaktery. Trudność dla niektórych to również bicie serca. W którą stronę bije to serce? Dokąd? Gdzie? Za kim? Za czym? A więc ważne jest, abyście się orientowali. I ta orientacja na cel, orientacja w kierunku tego, który jest Waszym zamiarem, jest dosyć tutaj istotna. I tak również radzi Wam karta rada na te dwa tygodnie, aby być strategiem. Być strategiem, być rozsądnym, umieć oszacować skalę ryzyka. Radzona Wam jest przede wszystkim ambicja, tak jeżeli chodzi o myślenie o sprawach przyziemnych, jak i o sprawach duchowych czy też emocjonalnych. Dla niektórych, zwłaszcza tych emocjonalnych, ambitne myślenie o sobie, o swojej relacji, o tym, za kim patrzę, kogo szukam, jeżeli chodzi o wspólne życie, ma tutaj dosyć ważne znaczenie. A więc nie idźcie na kompromis, drogie Skorpiony. Patrzcie raczej w sposób taki, który Was zadowala, który pozwala Wam spełnić swoje oczekiwania, pozwala Wam się zrelaksować, pozwala Wam czuć się bezpiecznie. To, co jest Wam radzone w tym czasie, to również, słuchajcie, taka energia odsiewania ziarna od plew. Nauczenie się tego być może dla niektórych, dla innych dostrzeżenie tego aspektu, że tak można albo nawet trzeba. To, co jest radą również dla Was, to bycie sprawiedliwym albo działanie fair play, jeżeli chodzi o sytuacje, które Was dotyczą. Fair play z Waszej strony, ale także patrzeniem być może innym na ręce, intencje, aby nie dopuścić do jakiejś sytuacji, która się wymknie spod kontroli. A taka, słuchajcie, uwaga. Stąd może ten Archanioł Michał, który też chce Was ochronić, który też chce Wam pokazać pomoc, światło, światło prawdy także. A więc tu, drogie Skorpiony, wychodzicie naprzeciw nowej wiedzy, nowym możliwościom, nowym informacjom, temu wszystkiemu, co ma Was kształcić i budować Waszą pewność siebie. Tego Wam z całego serca życzę, jak również ochronnej i wzmacniającej aury tych dwóch tygodni. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej, zapraszam strzelcem.